Dzisiaj jest 26 marca. Dzisiaj wielkie wydarzenie w naszym roku szkolnym pod hasłem Tolkiena. Mamy konwent tolkienowski dzisiaj. Wejdźcie z nami i zobaczcie, co się dzieje w Miejskim Domu Kultury Szopienice. Chyba już nam wszystko działa, tak? Tak. Także doczekaliśmy się. Chciałem was powitać takimi słowami, mam tutaj zapisane, bo jeszcze aż tak biegły nie jestem w tym języku. Elen Silla Lumen Omientielwo, to znaczy gwiazda świeci nad godziną naszego spotkania. Co można by powiedzieć, że cieszymy się, że was widzimy. I to są słowa elfickie, które mówią właśnie o przyjaźni. Bo uznajemy tych, których tu widzimy, za przyjaciół. Majgowanen. Pewnie pan Ryszard mógł mi poprawić, czy dobrze wymawiam wszystko. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Czyli mój przyjacielu. Witamy najpierw wszystkich, których drogi zawiodły właśnie w to miejsce, do tego gościnnego domu, do tego naszego Rivendell, czyli do Domu Kultury Szopienice-Kiszowiec. Także wielkie brawa tutaj dla naszych gospodarzy. Dziękujemy. Witamy również, tu jeszcze naprawdę będzie czas za chwilę, wszystkich tych, którzy nas zarażają tą pasją do czytania dzieł Tolkiena, do poznawania świata Śródziemia. Za chwileczkę będziemy mieli okazję spotkać wiele takich ludzi, ale to ich nagrodzimy brawami za chwilę. Teraz przekazuję tutaj jemu koledze, a mikrofon jeszcze raz. Działa wszystko. Słychać, bardzo dobrze. Spotykamy się w pobliżu Światowego Dnia Czytania Tolkiena. Większość obecnych tutaj gości nie musimy przekonywać do tego, żeby tutaj się znajdywać. Skoro mamy czytać, to do dzieła. Pana Ryszarda poprosimy o to, żeby nam trochę nas wprowadził w ten tekst, który zaraz będziemy czytać. Tolkien był nie tylko wspaniałym pisarzem, nie tylko miał niezwykłą wyobraźnię do tworzenia języków, światów, ale również był wspaniałym poetą. Napisał bardzo wiele utworów poetyckich, które nie dość, że niosą piękne treści, to jeszcze są naprawdę bardzo kunsztownie, bardzo ładnie wykonane. W tym roku we wrześniu będzie opublikowany 3-tomowy zbiór jego poezji. To będzie też na pewno bardzo ciekawe. Tutaj mamy za chwileczkę będziemy czytali specjalną poezję, która jest jednocześnie taką przepowiednią o królu, który, tak jak Światowy Dzień Czytania Tolkiena, niesie ze sobą wartości służby i poświęcenia. I te słowa, bardzo wydawałoby się enigmatyczne, czyli tajemnicze, zagadkowe, one potem znalazły swoje rozwiązanie właśnie, gdy ukazał się nam w całej pełni Aragorn, Arathornion Elessar, czyli król ponownie Zjednoczonego Królestwa. Dziękujemy. Dziękujemy. Pierwszym wyzwaniem dzisiejszym będzie... Pierwszym dzisiejszym wyzwaniem będzie czytanie treści tego proroctwa, którego efekty będziecie mogli zobaczyć za niedługo na szkolnych mediach Szkoły Podstawowej dla Chłopców Kuźnica, do czego gorąco zachęcamy. Mamy również swój kanał, warto zobaczyć. To przechodzimy do czytania proroctwa. Start. No to brawa teraz dla wszystkich, bo to jest brawa i robimy trzeba. Teraz czas na naszych specjalistów. W pierwszej kolejności pragnę zaprosić pana Ryszarda Derdzińskiego. Panie, panu Ryszardzie już troszeczkę powiedzieliśmy. Kolejny gość to Kacper Pochopień. Brawa, dwa słowa też w naszym gościu. Przedstawiciel sekcji tolkienowskiej Śląskiego Klubu Fantastyki. kolekcjoner rzadkich wydań utworów pisarza. Ja powiem tylko takie dwa słowa, jak macie jakieś pytania dotyczące różnych wydań i tego, jak pasję można też kolekcjonować, to zapraszamy też po tej części, w czasie tych działań w grupach, można z panem Kacprem będzie porozmawiać. Zapraszamy też naszych gości tutaj, żeby zasiąść przy tym stole. Kolejnym specjalistą jest Marcin Gąbka, pieśniarz, tłumacznik, przedstawiciel zespołu Za Progiem, którego koncert dzisiaj usłyszymy. Następny nasz gość to Wojciech Tejster, dziennikarz Głasa Niedzielnego, zachowany w biurach publiczności Tolkiena, jak sam pisze. Zapraszamy. I piąty gość to Dominik Holik, polonista z Kuźnicy, który a twórczość pisarza zna nie tylko z literatury, ale również z licznych gier planszowych. Dziękujemy za brawa. No i teraz w takim gronie eksperckim chcemy zadać pytanie, które jest o tyle krótkie, co niejednoznaczne i może być ciekawe, co usłyszymy. Krótko mówiąc, dlaczego Tolkien? Może zaczniemy tak, od tamtej strony, dobrze? I zapytamy, dlaczego Tolkien? I prosimy o krótką odpowiedź, a potem jeszcze pomęczymy innymi pytaniami, mam nadzieję, że zdążymy. Dobra. Dla mnie Tolkien, bo Tolkien to nadzieja. Jak czytam Władcę Pierścieni, to ta książka mnie buduje. Ta książka, myślę, że czyni mnie lepszym człowiekiem. Daje mi troszkę takie inne spojrzenie na świat i lubię się rozkoszować tą wizją Tolkiena, która przebija przez tę książkę i takim przekazem o tym, że istnieje dobro, że istnieje nadzieja, że wszystko będzie dobrze. Mnie Tolkien towarzyszy właściwie od dzieciństwa. Jak byłem w waszym wieku, po raz pierwszy miałem okazję zetknąć się z tą literaturą. I ona dawała mi na różnych etapach życia bardzo wiele. I pociechę, gdy straciłem mojego tatę, i umiłowanie przyrody, na którą może wcześniej nie umiałem tak spojrzeć, jak dzięki właśnie tym książkom. Zainteresowanie językami, które doprowadziło mnie do pracy, którą wykonuję jako tłumacz, jako przewodnik. Do poznania wspaniałych ludzi, którzy towarzyszą mi tutaj właśnie w tym naszym środowisku miłośników Tolkiena i także takich ludzi jak wy, których mogę poznać dzięki Tolkienowi. Także dlaczego Tolkien? No właśnie te wszystkie dobre rzeczy, które mnie w życiu spotkały, to często są właśnie za pośrednictwem profesora Tolkiena, który jestem mu bardzo za to wdzięczny. Trudne pytanie, bo to można było dużo mówić, a tak naprawdę tak na szybko człowiek nie wie, co powiedzieć, ale też mogę powiedzieć tyle, że byłem gdzieś w waszym wieku, czyli w szkole, jak sięgnąłem po Tolkiena, zresztą nie tylko po niego. Ale tak, dla mnie przede wszystkim myślę, że to było coś, co bardzo poruszyło wyobraźnię przede wszystkim. Bardzo niesamowicie mnie wciągnął klimat takiego świata, gdzie możemy się po prostu cofnąć wyobraźnią do innych czasów, takich, gdzie nie ma tych wszystkich telefonów, internetów, ale po prostu jest droga w nieznane i człowiek wyrusza i spotyka niesamowite krainy i te krainy są tak rozbudowane, ten świat jest tak wspaniale stworzony, jak się czyta Tolkiena, jakby istniał naprawdę. Wierzyć, że on po prostu istnieje, nie? Te wszystkie piękne miejsca. I to myślę, to była taka najważniejsza rzecz, która mnie tak na początku porwała, a potem człowiek docenia wiele innych rzeczy. Jak na przykład w ogóle też to, jaka to jest piękna literatura, a to, że na przykład są tam też teksty bardzo fajnych wierszy, z których można zrobić piosenki i dlatego też dzisiaj tu jesteśmy jako wykonawcy piosenek z książek Tolkiena. Ale tak, jest tam mnóstwo pięknych rzeczy. Dla mnie piękno właśnie wyobrażonego świata, możliwość przeniesienia się w inną rzeczywistość, to było coś chyba takiego najbardziej mocnego. Ja tak podobnie jak koledzy z twórczością profesora się zetknąłem gdzieś tam na etapie szkoły podstawowej i to, co dla mnie w tym było takim efektem wow w porównaniu z innymi również fajnymi książkami, to jest to, że u Tolkiena było coś więcej, coś głębszego, co Ja bym określił takim rodzajem wręcz takiego doświadczenia, takiego objawienia, nie? Na zasadzie czegoś, co nie tylko jest fajną opowieścią, nie tylko fajnie wykreowanym światem, który jest bardzo plastyczny, który można sobie wyobrażać, który właśnie nie porusza wyobraźnię, ale czymś, co w ogóle inspiruje, co bardzo mocno motywowało mnie i do dzisiaj motywuje do tego, żeby szukać w tym świecie realnym, który nas otacza, tego, co jest w nas najpiękniejsze, tego, co jest w nas najlepsze. I dla mnie cała ta jego opowieść to jest właśnie opowieść o tym. I opowieść, którą napisał, ale też ta opowieść jego życia, którą stworzył w tych swoich relacjach, w listach, w tych wielu przestrzeniach, w których się angażował. Chyba to jest dla mnie największą wartością, to jest właśnie ten taki ogień inspiracji, który w tej twórczości jest, nie? On sięga dużo dalej niż tylko sama opowieść, sama fantastyczna opowieść, która została stworzona. Ja pamiętam bardzo dokładnie swoje pierwsze spotkanie z Turkienem, bo to była 6. klasa szkoły podstawowej i tak naprawdę zawdzięczam wiele swojej pani bibliotekarce ze szkoły, która podsunęła mi Władcę Pierścieni i to był ten czas, kiedy na ekrany miał wejść dopiero później film Jacksona, więc udało się przeczytać Władcę przed tym filmem. To, co mnie wtedy poruszyło, to może coś takiego nietypowego, bo nie losy głównych bohaterów, a losy Eowiny i Faramira. Pamiętam, że to dla mnie było duże przeżycie. I ta pasja przeniknęła naszą rodzinę, bo my wszyscy jesteśmy czytelnikami Tolkiena i gramy w gry, i oglądamy filmy, i często odwołujemy się do tych postaci. Nawet kiedyś w domu zamieniliśmy nasz dom, różne pomieszczenia na miejsca ze Śródziemia i też cieszę się, że na lekcjach polskiego możemy o Tolkienie rozmawiać. I miałem kiedyś takie marzenie, ponieważ też odnajduję tam, wiecie, dużo takich analogii, takich ewangelicznych. I miałem kiedyś takie marzenie, żeby o tym naukowo napisać. I udało mi się, jak byłem na studiach doktoranckich, chociaż zajmowałem się czymś innym, to właśnie miałem okazję napisać też właśnie o takim ujęciu Tolkiena, takim ewangelicznym. I słuchajcie, to co na koniec wam powiem, to nie jest przypadek, że my się spotykamy w Wielkim Tygodniu z dziełami Tolkiena, ponieważ myślę, że jest tam wiele takich analogii właśnie zmartwychwstaniowych. To myślę też jest niesamowite. Dziękujemy bardzo. Naszych specjalistów tak łatwo nie wypuścimy. Tak łatwo ich jeszcze nie wypuścimy. Chcę zadać przynajmniej jeszcze jedno pytanie. Tutaj na pewno zaskoczymy. Pytanie jest takie. Gdybyście mieli wyruszyć jakąś daleką podróż, to którego z bohaterów dzieł Tolkiena, różnych bohaterów, różnych dzieł Tolkiena byście wzięli ze sobą? Czy to byłby standardowo sam, czy to byłby sam, czy ktoś inny? No i żeby też powiedzieć przynajmniej króciutko, dlaczego akurat ta osoba? Zaczniemy, żeby było sprawiedliwie teraz od drugiej strony, także prosimy pana Dominika o... Tak, mniej czasu do namysłu, ale myślę, że nie mam problemu, bo jedną z moich ulubionych postaci jest Gandalf. Ja myślę, że on był takim mądrym doradcą. Ostatnio, słuchajcie, słucham sobie też audiobooka, znowu Władcy Pierścieni po raz kolejny i też niedawno czytałem, znaczy słuchałem w zasadzie tę scenę, kiedy Gandalf przeprowadzał ich przez Morię, znajdował te korytarze, więc ja myślę, że taka dzika wyprawa, ja lubię las, góry, takie ścieżki, to myślę, że Gandalf. No i też jakby jakieś wilki nas napadły, albo jakieś, wiecie, niedźwiedzie, to ja myślę, że, z jego pomocą by się udało. To jest w ogóle pytanie bardzo podchwytliwe, ponieważ każdy z tych bohaterów ma inne cechy, które chciałoby się też mieć u towarzysza podróży. Coś w tym Gandalfie jest i tak pierwsza moja intuicja była taka sama, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, on jednak czasami dość niezapowiedzianie znikał, a ja lubię poczucie stabilizacji, więc nie jestem przekonany, czy akurat Gandalf byłby moim pierwszym wyborem. No na pewno ten standardowy sam to jest człowiek, który jest w stanie ogarnąć wszystkie nieprzewidziane sytuacje i zawsze weźmie to, czego ty zapomnisz, ale nie mam chyba takiej jednej osoby. Myślę, że każda z tych postaci ma w sobie coś, co... jakieś takie cechy, których chciałbym też doświadczyć od towarzysza podróży, nie? To też pewnie zależy od tego, w jakich konkretnych sytuacjach by się w danym momencie człowiek znalazł, nie? Bo można sobie pomyśleć tak, na pierwszy rzut oka, że na przykład taki Pipini Meriadoc to no i tam więcej problemów robili, nie? A to też tak nie jest, nie? Bo jaka tam by była atmosferka podróży, jakby oni nie szli z drużyną, nie? Każdy tam miał swoje funkcje i bez każdej z tych postaci na pewno taka podróż byłaby uboższa o coś. Słuchajcie, no ja myślę, że jest trochę tak właśnie, jak przedmówca powiedział, że w Drużynie Pierścienia każdy coś od siebie wnosił. No, z samym Gandalfem to byłoby fajnie, ale Gandalf jednak taki trochę ten wielki, dostojny i stary czarodziej. A takiego Merego Pippina to byliby tacy goście, z którymi można sobie fajnie usiąść i pogadać. A z takim samym Gandalfem to człowiek może być tak czasami nieswojo czuł, cały czas z tym wielkim gościem, poważnym, w kapeluszu. Więc myślę, że każdy coś od siebie wnosił. A ja powiem wam jeszcze takie coś, słuchajcie, bo jestem tu z tym moim zespołem. Na przykład ci ludzie, co tam pod ścianą stoją. Tam jest jeden czarodziej w płaszczu. Tam jest elfka. Jest Piotrek gdzieś siedzi, który nie wiem właściwie, gdzie on jest, nie widzę go, zniknął. Tam, Piotrek. Ja sam tutaj czasem nie wiem, kim jesteś z rasy, ale ty już prędzej takim krasnoludem z tym swoim niskim głosem i takim wędrownym. Chyba opowiesz może potem. Koło Enta, a też trochę Ent, bo on lasy kocha. No i Przemek, którego w ogóle jeszcze niewiele znamy, bo on do nas dołączył, to nowy członek drużyny naszej. I co wam chcę powiedzieć, słuchajcie, gramy od jakiegoś czasu z tymi ludźmi i tak sobie myślę, że Tolkien napisał świetną powieść, ale mało w tej powieści było tego, żeby pokazać, jak trudno jest się dogadać, kiedy jeden jest elfem, drugi jest krasnoludem, a trzeci hobbitem, a czwarty człowiekiem. I każdy z nich ma inną głowę i zupełnie inne przyzwyczajenia. Ja w tym zespole to widzę, naprawdę. My jeździmy wcale nie tak dużo i gramy, ale czasami jest tak trudno się z tymi ludźmi dogadać, a jednocześnie wszyscy są kochani i wspaniali, nie? Więc powiem tak, trudno jest wybrać jednego towarzysza z Drużyny Pierścienia, bardzo trudno. Potrzebna jest cała drużyna, bo inaczej to słabo. I nie wiem, naprawdę, bardzo by to zależało od tego, co to była za wyprawa, to mógłbym wybierać, ale tak na szybko to nie umiem powiedzieć. Nie umiem. To zależy bardzo od sytuacji. Także... No tutaj jako czwarty, no to teraz nie mam dużego wyboru, ale ja wybrałem taką postać, która jest mało znana, a może być lepiej poznana dzięki Historii Śródziemia, która teraz jest wydawana przez wydawnictwo Zysk i Spółka, który jest też tutaj naszym jednym ze sponsorów. Jest to postać Elfwine Żeglarza. To był z X wieku żeglarz, który był po prostu mieszkańcem Wysp Brytyjskich, miał swoje życie właśnie na tych wyspach, ale był wielkim marzycielem. I on wyruszył na najdalszy zachód, ruszył po oceanie, gdzieś na wysokości Wysp Azorów. Nagle jego statek zaczął się wznosić i dotarł on do nieśmiertelnych krajów, gdzie poznał elfy. I tak sobie myślę, że gdybym miał okazję jego poznać i do niego bym właśnie dołączył, to miałbym szansę dopłynąć na wyspę Tol Eressëa i tam spotkać elfów i wypróbować ten mój język Quenya. Czy dałoby radę się dogadać, gdybym właśnie powiedział Elen si la lumen omen dielo, czyli niechaj gwiazda świeci nad godziną naszego spotkania. Także ja wybieram mało znanego bohatera, ale może go właśnie dzięki Historii Śródziemia poznacie lepiej, Elfwinę Żeglarza. Jeśli miałbym wybierać spośród członków Drużyny Pierścienia, to pewnie byłby to Aragorn. Widzimy to w całej pierwszej Księdze Władcy Pierścieni, tak na końcu, że on jednak w lesie sobie radzi. Można z nim posiedzieć w karczmie, ma znajomości z dawnych lat, bo tak samo on znał Theodena, znał Denethora, bo kilkadziesiąt lat wcześniej im pomagał, tak? Więc słuchaj. Tak, ma chody w Rivendell. O, a może wziąłbym Arwenę? Do Różyczkę Kotona. No tak, Aragorn na pewno by sobie poradził i śpiewałby mi przy ognisku o Berenie i Luthien. Myślę, że z Aragornem podróż byłaby prostsza. Natomiast jeśli miałbym wybierać spoza Drużyny Pierścienia, to byłby to Tom Bombadil. Dziękujemy za oglądanie naszego filmu. Zapraszamy do subskrypcji, lajkowania i komentowania naszych filmów. Dziękujemy.